serwetki, proszę brać. Ogólnego orędzia nie będzie. Zapraszam do zadawania pytań, rozmowy ze mną. Jestem do Państwa dyspozycji. No i do piknikowania. Energię trenek. Na starej kolonii. Bo jednak ta stara kolonia jest osiedlem już teraz. Nie wiem, opłaca się. Tak, bardzo. Jest i tam nie ma tego, no trzeba to zrobić dla trzeba. Chyba to te doświetlenia i takie rzeczy, tak. Takie drobnostki, o które słyszałem już nawet od Małgorzaty, że trzeba je zrobić, poprawić, więc trzeba to po kroku. Okej, dobrze. I będziemy czekamy na to, bardzo. Mówimy o schronach, wiesz? Pani zapytam jak po eksperta, bo te schrony w końcu są nasze czy nie nasze, te na alejach? One były przekazane czy nie? One chyba nie były ewidencjonowane jako schrony. No to nie, mieszkańcy kupowali to co pod blokiem. No tak. A pozostały teren był gminy, czyli te schrony też były gminy. Z tym, że wychodziło to z piwnicy budynku wejście do tego schronu. Czyli no, częściowo wchodził w teren wspólnoty, tak? Tak jakieś przejście tam. Wiecie, mniejsze czy większe, ale na, przynajmniej ale na jakimś osiedlu coś powinno być. Tak no wtedy osoby, wiem, że część było likwidowanych. Czy wszystkie tego trzeba to odbudować? Jest dużo pytania, co może być. Ja uciekam dalej porozmawiać. Jeszcze raz witam Państwa. Witamy serdecznie. A no to już jest tak, to tak, to tylko proszę postawić kropkę na listy. Tak będzie. Kropka nie wystarczy. Trzeba krzyżyk. Krzyżyk. Nie żadne wskazki, tylko krzyżyk. Więc zapraszam 21. Dziękujemy bardzo, będziemy na 100%. Swego czasu chcieli podnieść 2 złote na osobę. 2 złote to było jedno piwo, ewentualnie pół bochenka chleba. I co to? Taki straszny byłby, który to koszt dla mieszkańca? Nie no, ale się ale ja ci podaję argumenty. Ja ci podaję argumenty. Dlaczego pan chce obciążać i dlaczego pan przerzuca na mieszkańców odpowiedzialność za to, że to ktoś nie pilnuje kosztów w mieście. No, jak to nie pilnuje? No nie pilnuje, no ale no kontrole, żeby były jakieś tylko odpadów, to są kontrole. Może jakieś sprawdzenie, ile jest osób zameldowanych, ile zamieszkuje i czy wszyscy płacą. No tak, trzeba ustawić łapaczy, tak jak to chciał Bitkowski łapaczy ustawić, żeby pilnował śmietniku. To co z tymi śmieciami jest nie tak, panie Januszu, że to dlaczego, niech mi pan wytłumaczy, jak ma pan, jaki ma pan pogląd na śmieci, to dlaczego stawka na tym, że dlaczego miasto dopłaca do tych śmieci? No dlatego, pan, że nie ma... Powiedział pan Żeradków, no dobra, no. No, Żeradków podnosi opłatę. No. Znaczy w mieście były jakieś tak, sposoby, żeby miasto nie forsowane, żeby miasto nie dokładało do tego miliona do śmieci. No znam sytuację, jaka jest w mieście i odnośnie śmieci, bo też miałem okazję współpracować z Ekowiązki jeszcze jak była Gośka prezesem. No. Więc wtedy też było robione wszystko, żeby te frakcje suche, które podlegają recyklingowi, żeby nie wchodziły do systemu, żeby były sprzedawane. A niech mi pan powie, no bo
pan blisko burmistrza jest, to... Ja jestem blisko ciebie, jak i burmistrza. Blisko burmistrza, co burmistrz zrobił w tym zakresie, żeby właśnie tak gospodarować te odpady, żeby nie trzeba było płacić rodkomowych za składowanie. A w jaki sposób ty byś zagospodarowali? Ale pewnie niech mi pan powie, co było zrobione. Są firmy, które czerpią z tego jakieś zyski, obracają tymi poszczególnymi frakcjami. A u nas jakoś to nie wykonuje. A gdzie to chciałbyś zrobić? To frakcje, żeby tak... To... Nie, to pewnie muszę. Segregację tych wszystkich. Jaką segregację? Przecież tą segregację, po co jest prowadzona segregacja? I jak są odbierane poszczególne frakcje, to żeby to było... żeby tego nie wywozić na składowisko odpadów, tylko żeby to gdzieś zawieźć do przetworzenia, tak? Ale gdzie to trzeba zawieźć, uważasz? Czy to są niektóre, że są wywożone? Na przykład zielone wywożone do Ryk albo do Otwocka? Muszę to powiedzieć, ale... Mówi pan o czymś, o czym nie ma pan pojęcia. To ktoś panu coś powiedział, przekazał. Nie wie pan, jak wypchnąć z tej sytuacji, zadając kolejne pytania. Więc ja pana pytam. Po co robić jakiś podmiot do segregacji, jak śmieci są bezpośrednio? Pan prowadzi segregację? Prowadzę. No właśnie. Czy ma pan odbierane poszczególne frakcje osobno, w osobny dzień, w osobny dzień? Oczywiście. To po co to jest robione, panie? Wiadomo, żeby to nie robić zmieszanych czy wszystkich. No właśnie, no to po co panu miejsce do jeszcze segregacji w mieście na odpady? Jak można to wywieźć, podjechać śmieciarom, po to jest właśnie zbierana jedna frakcja z tych w jednym dniu, żeby nie zbierać innych odpadów i nie mieszać tego, żeby nie trzeba było robić. Żeby nie mieszać tych, nie trzeba było robić punktów, gdzie się robi selekcję tych śmieci. Ja jako mieszkaniec domku to robię selekcję, ale weźmy bloki. Bloki też robią. No ale no to przecież są pojemniki wystawione. No są, no. No ale no panie Januszu, jeżeli jest taka sytuacja, że ktoś nie segreguje, od tego jest kontrola i żeby w końcu spowodować, żeby mieszkańcy segregowali. Nie nauczysz. No ale panie Januszu, no to co pan, to jaki pan chce, to jaki pan ma przynajmniej pomysł, bo mam nadzieję, że przyszedł pan jakimś pomysłem na to, jak burmistrz, pan ma pomysł na odpady? Taki, że żeby miasto nie dokładało nic, no to trzeba podnieść ludziom stawkę za odpady, tak panie Januszu? Łukasz. Nie, panie Januszu, ja pytam, taki jest pana pomysł? Uważam, że to są koszty każdego mieszkańca Pionek. Ale koszty ustalane przez miasto i miasto powinno zadbać, żeby ten system był najtańszy. A pan chyba uważa, że tylko jak to mówią w Sky Interview opłaca. Nie, no to jest nieracjonalne, co pan mówi. Według ciebie może nieracjonalne, znaczy my... Do tej pory, panie Januszu, w mieście była taka polityka. Jedynym rozwiązaniem problemu jakichś powstających kosztów, o których nie mieli pojęcia, jak nie uszczędzić, to była podwyżka i przerzucenie to do mieszkańców. I to pan chce? Taki sposób pan, taki sposób zarządzania, tak pan to prowadził firmę? Panie Januszu, czy jak pan sprzedawał, obontował okna, to też pan przerzucał wszystkie swoje jakieś zbędne koszty na kupujących? No bo przecież co? Mógł pan sprzedawać okna po 100 tysięcy. Dlaczego pan nie sprzedawał jako przedsiębiorca, którą być pan najtańszy? Bo nigdy tego nie kupił. No właśnie, a w mieście, w którym są drogie opłaty i duże koszty życia, też nie będzie chciał mieszkać. Rozumiemy się? Zobaczymy, jak to będzie. Panie Januszu, rozumiemy się? To też jest ekonomia. To też jest tego typu sposób działania, żeby miasto było jak najtańsze, żeby te wydatki, które są zbędnie podróżone, mogły później być przeznaczone na co innego. Dobra, panie Januszu, nie zgodzę się do końca. Uciekam. Życzę powodzenia. Proszę trzymać. Dzień dobry. Co pan chce zrobić dla osób niepełnosprawnych? W mieście jest tutaj szeroka oferta dla osób niepełnosprawnych, między innymi HDS, UTP. No to HDS, to jak to? No ale to jest na przykład na wózkim inwalidzkie, no takie skutery, odjazdy do hoteli. No to w takiej sytuacji, to może jedynie miasto zlikwidować kariery architektoniczne, ale będziemy dążyć do tego, żeby życie w mieście dla osób niepełnosprawnych było jak najlepsze.
ważniejszy, bez barier. Natomiast kwestie kosztów dofinansowania wózku sprzętu rehabilitacyjnego to jest... Nie, to jest serio, ja nie to mówię, nie jest, to jest, nie jest bo ja nie mówię, żebym nic przeciwnie do sprzętu czy jakiś tam... Tylko chodzi mi o po prostu podjazd, tak jak na przykład ja hotel w Dziewiątce na Aleję Śnieżkę. Tak, wie pani co, ale to miasto to poprzez BOP też może pomóc, ale kwestie dofinansowania będzie bez dronu. Ale to jest delikatny podjazd, i ale podjazd wejść, tak. Wejść do... No, jechać do bloku. To rozumiem, ale to rozumiem, że tu w Krystoku pani mieszka. Dziewiąte. Czyli miasto przy okazji remontu nie postarało się o opłatkę żadną dla pani, tak? Żadną. No to będziemy próbowali rozwiązać tę sytuację i będziemy działać, żeby to zbudować, bo w tym budynku też mieszka, myślę, że oprócz pani dużo wątpliwości. I by się przydała jakaś platforma gładka, która by powodowała ułatwienie i zlikwidowanie tych barier, tak? No właśnie o to chodzi. Zdanie, jeżeli to pani napisze, to ustosunkuje się też, ja jako też postaram się pani pomóc jako prawnik, żeby może móc się tym fajnie albo wezwać. Nie wiem, muszę, ale no na kładkę dalej... to trzeba defro moc. Tak. No przepraszam, no na taką małą... Od tego są te instytucje. Dobrze, uciekam dalej, bo jeszcze idziemy. Dobrze, dziękuję bardzo. Do widzenia. Byłem rozczarowany, jak zobaczyłem kandydatów na burmistrza, to nie wiem, czy możesz, mogę szczerze powiedzieć, to byłem załamany i jednego człowieka nie znałem, bo nie znałem, nie? Tylko tam koleżanka będzie, a słuchaj, to fajny facet, nie? Taki zek. No mówię, no dobra, no to jak nie znam ich pozostałych znam, mi się nie podobają. To metodą eliminacji. No to zagłosowałem z żoną razem, nie? Na osobę, która teraz ma szansę, nie? Być burmistrzem, nie? No w ten sposób, bo tak szczerze to nie miałem przyjemności poznać, ale może się to zmieni na lepsze. No to zachęcam i zachęcam tego 21 jeszcze raz. No trzeba przyjąć. Potem właśnie koleżanka powiedziała, że zna pana, że fajny facet. Dobra, no okej, no to i tyle. Ale no, mam nadzieję, że może wreszcie troszeczkę lepiej będzie, bo tyle się rzeczy u nas. Mogło być naprawdę dużo lepiej, gdyby nie te konflikty, żeby nie to, no bo jest coś dobrego, to... No wie pan, to też... Tak bardziej od znajomych, bo tak samemu się chwalić i to bardziej... To, no tak. Raczej jestem z tych ugodowych i raczej wolę się dogadać, żeby coś zrobić, a nie na siłę forsować swoje, że nawet... W sądzie, tak. Jak to najgorsza ugoda jest lepsza od wyroku, jak tak. To mówią. Więc no wiadomo, no tutaj kwestie takich tych doświadczeń sądowych i obycia z przepisami ze swojej strony, no, ale też przede wszystkim chcieć rozmawiać i umieć rozmawiać. No tak, oczywiście, żeby umieć jakieś kompromisy zabierać, nie? No tak, a tu generalnie to przecież i tak dobrze wszyscy wiemy, to w mieście trzeba zrobić, jak funkcjonujemy, funkcjonujemy i krok po kroku trzeba to wszystko prostować, robić. Szkoda, że mojej żony nie ma, bo ona to może ma, ale ja podobnie myślę o wychodnią przyrodę, bo tyle tu się złych rzeczy w Pionkach dzieje. Proni wycinają w pień, drzewa, czy w lesie, to wszystko. Tutaj na przykład chodziliśmy do pracy, to latały sobie jeżyki, takie fajne. Kiedyś patrzymy przez drogę, widzieliśmy, żeby tam mógł nie przejął. Teraz tu nie ma żadnych wież, no może to jest piękne, to co zrobione, jest ładne, ale to co było, można było zachować, a tu się niszczy, wiewiórki tu latały sobie, tutaj wiewiórki już nie ma. No dla ludzi jest dobre, no ale to my żyjemy do rady. To jest przyroda, to są zwierzęta, wszystko. Ja bym się chciał przejść, zobaczyć wiewiórkę, zobaczyć jeża, nie ma tego. Zniszczyli tu wszystko, bo to tam, to wszystko, no i drzewa, tu ile było drzew, wszystko po prostu wycięli, albo zasadzali w złym momencie, później po cichu usłyn wycięli. Po prostu to jest takie marnotrawstwo, bo się weźmie tam miliony, jakiś tam projekt, to nie o to chodzi, tylko żeby to, co jest fajne, żeby to zaadoptować. Ja 20 czy tam ileś lat temu,
ja się tutaj jak więcej, bo ja tu 30, prawie 40, jak tutaj jak się ożeniłem, to przyjechałem z kolegą. Jakie te pionki są piękne, olchy rosną naprzeciwko urzędnika. Olchy w środku miasta. Nie ma, bo wycięli w 2005 roku, jak papier zmarł, ja to pamiętam. Bo po co, bo tak, jak te chodniki tam robili. Najpierw był krzywy chodnik, to chcieli go wyprostować. Przy okazji wycięło się ileś drzew. Później znowu wycinali drzewa, bo teraz jest krzywy chodnik. Znowu się drzewa wycinało. Po co? Potem będą jakieś patyczki zasadzą. Albo w ogóle ta pielęgnacja drzew. Naprawdę w Polsce, chyba to w ogóle jest choroba w Polsce. Nie ma ludzi, którzy na tym znają. Ja kiedyś poszedłem do urzędu miasta, bo się wkurzyłem, jak te lipy tak przecinali. Przecież one chorują. To jest piękne, duże drzewo. Jak ten Kochanowski pisał gościu, nie? No tą fraszkę na lipie, czy piękne duże drzewo, oni wycinają jak szybopłot. No przecież nie, są gołe łyce. To wygląda tragicznie, chorują te drzewa. Poszedłem, to już nie pamiętam, jak się nazywał ten oddzielenie. No mówi, ale ja się na tym nie znam, ale pieniądze bierze. No to po co tak? Słuchajcie, jak się na czymś nie znam, no to albo się dołu człowieku, albo nie pracuj, no nie co się na czym się nie znam, bo to przykład jest prosty. Mnóstwo już nie chcę tutaj zanudzać, ale żona by, jak ona chodzi, zdjęcia robiła, na przykład piękne drzewo wycięte, tam była jakaś piękna czereśnia olbrzymia, nie ma jej, no bo tutaj ktoś sobie by mieć jakiś tam projekt, żeby powinien zaadoptować to, co jest, dobrze, to się jeszcze zostało. Jeszcze zostało, ale ile było wcześniej, żeby ktoś to dokumentował. Dlatego taka prośba, żeby naprawdę zwracać, bo to my tu żyjemy. No po prostu drzewo to jest największy skarb nasz, a my to wycinamy, jakby to było niepotrzebne, kwas, no, jak czy coś. To jest bardzo złe i po prostu żeśmy wrócili do natury. Tak. A nie tylko tak beton. Trzeba to jakoś wykomponowywać, bo właśnie pionki słynęły, no i jeszcze w naszym ciągu bliskości lasu słyną z tej zieleni. Ale ten plac Konstytucji, no nie. Kurczę, jak ja to widzę, no to mi się, przepraszam, może dzisiaj nie powinien tego mówić, ale no to tak jakbym widział, nie wiem, no nie chcę tego mówić, no ale wiadomo, że z krematorium się to kojarzy. No było, to Tomki miał pomysł, no. No po prostu to jest tragedia, no. I jakoś, nie wiem, wydaje się pieniądze, no bo są pieniądze wydawać, tylko trzeba to robić mądrze, głową. No i mam nadzieję, że się to zmieni, no. Tak, no. Sorry, trochę nagadałem. Będzie śmiało, proszę pozdrowić tą żonkę. Dziękuję za rozmowę. Jeszcze w pionkach jest dużo jeszcze problemów, które nie wiem, czy są nierozwiązane przez wiele lat w naszym mieście. Pora to w końcu przeciąć. Myślę, że takie spotkania i te inicjatywy i taki sposób wykorzystania tego miejsca, tych błonic powinien być cykliczny. To miejsce powinno tętnić życiem i powiedzmy, to jest jedna z inicjatyw programowych, by tu odbywały się jakiekolwiek imprezy miejskie, od kina plenerowego, czy innych imprez, czy nawet potańcówek, które były bardzo krytykowane w internecie, ale uważam, że w pionkach potrzebna jest integracja społeczna. Nie powinniśmy się różnić, powinniśmy działać dla naszego miasta, by ono się rozwijało. I taki też jest nasz program, między innymi to, żeby pionki stały się wreszcie tanim miastem, żeby podwyżki opłat nie były jedynym rozwiązaniem na problemy złego funkcjonowania, złego zorganizowania pewnych procesów. Będziemy dążyć do tego, by minimalizować koszty i ucieczkę pieniędzy z miasta. Kolejną kwestią jest to, by miasto, bo też była to jedna z uwag, stało się miejscem przyjaznym dla osób niepełnosprawnych. To jest kolejna kwestia i tu też będziemy działać i dążyć do tego, by osoby niepełnosprawne też mogły na równych prawach funkcjonować w tym mieście. Do tego, no wiadomo, problemem jest praca, ale praca, która będzie odpowiadała aspiracjom naszych dzieci, znajomych,
tak jak wspominałem na spotkaniu w Moku, kiedy problemem w naszym mieście jest nie brak miejsc czy do inwestowania, ale brak atmosfery i przyjaznego nastawienia do tego, by przedsiębiorcy mogli tu inwestować i by mogli rozwijać te swoje biznesy. A z tego, co z rozmów z przedsiębiorcami wiem, też i z mojego doświadczenia z praktyki, jeden przedsiębiorca może polecić i ściągnąć do miasta drugiego przedsiębiorcę, bo jeżeli jeden da gwarancję, że tu można inwestować, tu się dobrze współpracuje, to takie miasto jest dobrze postrzegane. Dlatego też dziękuję za liczne przybycie dzisiaj. Zapraszam jeszcze do rozmów, a jeszcze jeden problem miałem, to był zgłoszony i poruszony. Bardzo ważny. Bardzo ważny i dotyczący każdego z nas, niezależnie od płci, wyznania, wieku, poglądu. Dzisiejsze spotkanie pokazuje też, że w Pionkach brak jest w takich miejscach publicznej toalety. Dlatego ten problem też rozwiążemy. Dziękuję. Zachęcam do rozmów, proszę zainteresować się. Jestem do Państwa dyspozycji. Wysłuchaliśmy wszystkiego, wszystko wiemy. Jesteśmy za pomysłami dobrymi, a przede wszystkim za zmianą rządu. Czas chyba wreszcie na młodzież. Tak mnie się wydaje. Marcin, tak? Dobrze mówi? Ja, starsza pani, tak uważam, że trzeba oddać we władanie młodym. Starość już na emeryturę. Nie, bo jak się wybory trzeba. Na pewno. Ja mam wątpliwość. Niekoniecznie. Wszystko poluje, jak dla nas, ale na pewno.